Mam na półkach bardzo dużo książek, których nie przeczytałam, a zamiast czytania ich, co robię? Czytam ponownie książki, które już przeczytałam. Cześć wszystkim, jestem Magda i dzisiaj zapraszam Was na 10 książek, które chciałabym przeczytać ponownie. Tak naprawdę nie będzie to 10 książek, tylko 10 i jedna bonusowa, ale potem powiem Wam, dlaczego ona jest bonusowa. Kolejność jest przypadkowa, więc to, że daną książkę pokażę Wam w pierwszej kolejności, to nic nie znaczy. Przede wszystkim ponownie chciałabym przeczytać Baśniarza Antoni Michaelis. Uwielbiam tę historię i naprawdę szkoda, że tak mało słyszy się o tej książce, bo ona jest naprawdę niesamowita i musicie ją przeczytać. I ja, kiedy ją czytałam, to było w zeszłym roku w wakacje. I ogólnie po tej książce przeczytałam Powiedz Wilkom, że jestem w domu. I zamiast nagrywać recenzję, swoją pierwszą recenzję na ten kanał, o tej książce zrobiłam filmik o Powiedz Wilkom, że jestem w domu, gdzie tamta książka mi się nie podobała, a w tej jestem totalnie zakochana i naprawdę musicie ją przeczytać, bo to, co się tutaj dzieje, to po prostu tak łamie serducho, ale musicie przygotować się na to, że przez ten początek musicie trochę przebrnąć. Kolejną książką jest Gniew i świt Renée Ahdie i tę książkę wiem, że na pewno przeczytam jeszcze raz, ponieważ kiedy powstanie drugi tom, w sensie kiedy drugi tom zostanie wydany w Polsce, to wiem, że zanim ten drugi tom przeczytam, przeczytam jeszcze raz pierwszy, żeby wszystko wiedzieć tak na czysto, żeby wszystko pamiętać dokładnie. Właśnie dlatego nie lubię sięgać po pierwszy tom, kiedy na przykład kontynuacja nie została wydana, bo potem ten pierwszy tom muszę czytać jeszcze raz, ale nic nie szkodzi, bo naprawdę mi się ta książka bardzo podobała. Zresztą mogliście to zobaczyć w recenzji, ja naprawdę zachwalałam tę książkę i naprawdę mi się ona bardzo spodobała. Jest tutaj niesamowity klimat, niesamowici bohaterowie i niesamowite wszystko. Następną książką, którą chcę przeczytać jeszcze raz, jest Morze Spokoju Kathy Milla i muszę nagrać recenzję tej książki od nowa, bo kiedy zobaczyłam tamtą recenzję, to stwierdziłam, że muszę nagrać recenzję tej książki jeszcze raz. Tak bardzo podoba mi się ta książka i ja tak bardzo muszę ją przeczytać jeszcze raz. A co więcej, zamówiłam ją sobie w oryginale, więc będę miała teraz oryginał i tą książkę. I naprawdę, naprawdę uwielbiam tę książkę. Zresztą gdybym jej nie lubiła, nie lubiłabym rozdania z tą książką. I naprawdę Wam ją polecam, jeśli jeszcze jej nie przeczytaliście. To co wy robicie? Kolejną książką jest Kochając Pana Danielsa, Brittany C. Sherry. I ogólnie teraz tak niedawno stwierdziłam, że przeczytałabym tę książkę jeszcze raz, bo kiedy pierwszy raz ją czytałam, to stwierdziłam, że to jest to samo co Pułapka Uczuć. Bo jest pewien wątek, który jest bardzo podobny, ale myślę, że Kochając Pana Danielsa chciałabym przeczytać jeszcze raz, bo tam były tak niesamowite dialogi, że jeśli bym nie przeczytała jej jeszcze raz, to chociaż chciałabym wrócić do niektórych fragmentów. Ale znając mnie, jak zacznę czytać dany fragment, to potem zacznę od razu czytać całą książkę dalej. Aż dziwne, że nie chcę czytać ponownie Pułapki Uczuć. W sensie, kiedyś przeczytam ponownie Pułapkę Uczuć, ale mam wrażenie, że nie mogłabym tego zrobić w najbliższym czasie, bo miałabym takiego samego kaca książkowego, jak miałam wtedy. Kolejną książką, którą chciałabym przeczytać, jest Czerwień Rubino Kerstin Gier i ogólnie myślę, że przeczytam całą tę trylogię ponownie, kiedy zostanie w Polsce wydany drugi i trzeci tom, w sensie w tych nowych okładkach od Media Rodziny. Naprawdę chciałabym przeczytać całą tę trylogię jeszcze raz, powrócić do niej. Myślę, że jak na jesień, jak zostaną wydane te dwa kolejne tomy, to wtedy sięgnę po tę trylogię znowu. Kolejną książką, którą chciałabym przeczytać, a właściwie znowu to jest trylogia, chodzi mi tutaj o Delirium Lauren Oliver i głównie chcę ją przeczytać, dlatego że nie przeczytałam tego dodatku Delirium Opowiadania i ja go mam na półce, ale stwierdziłam, że nie pamiętam za dużo już z tej trylogii, bo czytałam ją dwa, trzy lata temu chyba. I bardzo mało pamiętam z tej trylogii, bardzo mało takich szczegółów, a jednak chciałabym, kiedy będę czytać ten dodatek, to chciałabym jednak znać te szczegóły, dlatego stwierdziłam, że muszę przeczytać tę trylogię, a ja ją bardzo lubię. Ja naprawdę ją bardzo lubię i mam też taki do niej trochę sentyment. W ogóle kiedyś książki kosztowały taniej. 32,90 zł. Mam wrażenie, że teraz strasznie książki podrożały, bo jak patrzę na książki, które zostały wydane kilka lat temu, książki wtedy były zdecydowanie tańsze.
ogóle mam wrażenie, że kiedyś książki były tańsze, teraz są drogie. Teraz są drogie. Kolejną książką jest znowu książka Lauren Oliver, czyli Panika. Ogólnie ja naprawdę bardzo lubię tą autorkę i naprawdę uwielbiam jej książki, a wiem, że Panika nie zbiera tak pozytywnych opinii jak inne jej książki, natomiast mi się ona naprawdę spodobała i ja mam też znowu taki sentyment do tej książki. Ogólnie książki, do których mam sentyment, podobają mi się. Mam wrażenie, że książki nie podobają mi się ze względu na treść, tylko ze względu na to, kiedy je czytałam. Bo tę książkę czytałam w zeszłym roku, doskonale pamiętam, kiedy czytałam tę książkę. Nawet pamiętam, co wtedy jadłam, truskawki. Bo to było w czerwcu i takie fajne naprawdę mam wspomnienia związane z czytaniem tej książki, więc może nie chcę czytać ją ze względu na treść, a ze względu na te wspomnienia. Naprawdę książka mi się spodobała i naprawdę lubię tę książkę, tę historię. I kolejną książką jest Margo od Taryn Fisher. Jeśli oglądaliście recenzję tej książki, to dobrze wiecie, jaka ja byłam załamana po tej książce. To, co się tutaj wydarzyło, to mnie tak wbiło w fotel i sprawiło, że zaczęłam wątpić we wszystko. We wszystko, w każdej książce zaczęłam wątpić i po tej książce przeczytałam Oddam Ci Słońce i właśnie dlatego tamta książka mi się nie podobała, a naprawdę chciałabym przeczytać Margo jeszcze raz, bo teraz znając zakończenie, to ja się muszę dowiedzieć, czy od początku pewne były już sygnały dotyczące zakończenia, czy to tak dopiero z czasem. I tak naprawdę najlepsze zostawiłam na koniec, czyli Colleen Hoover i Hopeless. Hopeless! Jak ja tą książkę ubóstwiam. Po prostu ta książka całkowicie zmieniła moje życie. Muszę kiedyś nagrać filmik o książkach, które zmieniły moje życie, bo ta książka na pewno w tamtym filmiku będzie, bo przeczytałam ją w zeszłym roku. Ja doskonale pamiętam, kiedy daną książkę przeczytałam. Ja przed tą książką w ogóle nie sięgałam po New Adult. W ogóle nie wiedziałam, że jest taki gatunek jak New Adult, Young Adult. W ogóle wtedy nie myślałam, żeby dołączyć do BookTube'a, a ta książka nakierowała mnie trochę na ten BookTube, bo nie miałam w ogóle kompletnie z kim pogadać na temat tej książki. To był taki jeden chyba z moich pierwszych kaców książkowych od czasów Igrzysk Śmierci. Mam wrażenie, że gdybym tej książki nie przeczytała, to prawdopodobnie możliwe, że nie zaczęłabym też nagrywać na BookTube, więc książka zmieniła moje życie. Muszę nagrać, muszę zdecydowanie nagrać filmik o książkach, które zmieniły moje życie i koniecznie muszę przeczytać tę książkę jeszcze raz. Chcę wrócić do jednego z mojego pierwszych mężów książkowych i po prostu chcę wrócić do całej tej historii. 10. książką jest również książka od Colleen Hoover, którą przeczytałam naprawdę niedawno, czyli Ugly Love, i ja się kompletnie, całkowicie zakochałam w tej książce. Ja oceniłam ją 10 na 10, bo była tak dobra jak Hopeless. A ja naprawdę staram się rzadko dawać 10 na 10, bo jednak dla mnie 10 na 10 to jest już taka książka, która naprawdę wow. W tej książce kompletnie się zakochałam i ja ją po prostu uwielbiam. Nie jest to książka dla wszystkich i z tego, co zauważyłam pod komentarzami na dole, pod tym filmikiem, pod recenzją tej książki, stwierdzam, że tak, to nie jest książka dla wszystkich, bo niektóre osoby czytały tę książkę w takim wieku, że im się ta książka nie spodobała, więc myślę, że jednak jest to książka dla trochę starszych czytelników, ale naprawdę uwielbiam tę książkę, jestem w niej zakochana i chcę ją przeczytać jeszcze raz. I taką bonusową książką jest tak naprawdę książka, którą czytałam już kolejny raz, czyli Igrzyska Śmierci. Oj, Igrzyska Śmierci zawsze się u mnie pojawiają. Chodzi o to, że tę książkę przeczytałam już 7 razy. 7 razy przeczytałam tę książkę i przeczytam ją jeszcze nie raz. I ta książka jest taką książką, którą mogłabym czytać i nigdy mi się nie znudzi, bo jednak ta książka bardzo wiele zmieniła w moim życiu. Naprawdę bardzo wiele. Mam sentyment do naprawdę wielu książek, ale ta książka zawsze będzie całym moim sercem. Ta książka po prostu, całe moje serce należy do tej książki. Po prostu przeczytam ją jeszcze raz, nie raz. I w ogóle kosztuje 30 zł. Czy wy to widzicie? Czy wy widzicie, jakie tanie były książki parę lat temu? Ta książka kosztowała 30 zł. A wiecie, ile by teraz kosztowała? 40. Dlaczego książki tak podróżały? Jeśli nie przeczytaliście którejkolwiek książki z tych moich 10 plus jednej bonusowej, to koniecznie musicie to nadrobić. I możecie napisać w komentarzu na dole, jakie książki wy chcielibyście przeczytać jeszcze raz. Albo na przykład, czy książki, które ja wam pokazałam, również chcecie przeczytać jeszcze raz.
W opisie na dole będziecie mieć wszystkie linki do recenzji tych książek. Tam będziecie mieć również wszystkie linki do moich social media. Pamiętajcie, by dawać łapkę w górę, jeśli film Wam się podobał, i pamiętajcie, by subskrybować. Jeśli subskrybujecie, to kliknijcie również ten dzwoneczek obok napisu subskrybuj, bo będą Wam się pojawiać powiadomienia o nowych filmach i na pewno wtedy żadnego nie przegapicie, będziecie z nimi na bieżąco. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa!